Grudzień to ogromnej ilości niechronologicznie wrzucanych materiałów. Pierwsze dni miesiąca zdominowała wojna między Majorem a Meksykiem, spowodowana licznymi prowokacjami i trollingiem ze strony Jarka. Krzysiek zaś nagrywa serię expose i potem dystansuje się od konfliktu. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. 1 grudnia to istny zalew materiałów i seria zdarzeń. Major przywitał zespół. Tutaj, na aparacie. O, właśnie. Mamy właśnie tutaj zespół z Krakowa. No właśnie, chciałem powiedzieć. A jaki to zespół? Drum My Day, tutaj jest logo na czapce. O, proszę, o. Ja zapowiem wam, co jak. A to co, bomba? Nie. Cicho. A Józef, proszę się patrzeć. Lecimy tego kija już żoną urwała chyba. Dobra, już ty. Ja nagrywam to. Chcesz zaraz twój kanał ja zbonuję. No 10 kanałów oni przez niego ja zbonowali. Tak. No za dużo przekonuje. Ale to oni tacy w tym YouTube się czepiają strasznie. Nie wiem. Tak. I zgłaszają i po prostu oto kierowca. Trolling Meksyka, że razem z Majorem przejmą dom Krzyśka, a następnie rozbiorą go i zasadzą na szkolnej kukurydze, zbiera żniwo. Powoduje to kilkuczęściowe expose odwetowe. Przy okazji redaktor Fiodorczuk zostaje spedolony ze stanowiska i to jeszcze na okresie próbnym. W piątek noc, zbliżę się, nie mam zegarka na ręku, ale już... Nie. Zegarek. Oglądałem kanał Meksykanie. Meksykanie, dziękuję bardzo tobie, że ty mówisz prawdę. Jak prawdę? Ja to jest nieprawda, jak ja u niego nie byłem. 3 dni byłem, tak? Że chcesz przejąć moją posiadłość. Że chcesz moją przejąć posiadłość i tak dalej. Mej nogi ty umyj, tu, temu to śmierdzi. I szanowne państwo, kochanie moi, ja już posiadłości nie mam. Całkowicie. A, to twoje. Ja odejdę. Nie mam. I przyjacielu, ja płaczę. Tak, Marcin powiedział. Ale to Marcin, że jestem, usunął ci kanał. Że jestem. Usuwał. Że jestem męczennik. Tak, szanowny państwo, tak. Kochani. Jest. To będziesz taki śmierdzący jak zawsze. Jestem męczennikiem. Do śmierci będę. Aż zdechnę. Bo ja nie umrę. Tylko zdechnę, zdycha i dobrze będzie. I będzie fajnie. No będzie wiatr. I szanowne państwo, kochanie moi, nie mam pomocy niskąd. Podlasianie to są nie ludzie, to są bandyci, złodzieje, mordercy, narkomanie, pijacy. Ale narkoman. Tak, tylko umieją bić, kraść. Zabijać, więcej nic nie umieją. Żeby rękę podać dla innego człowieka nie umieją. Musi ten człowiek inny być sługą ich. Ja mam kierowcę, proszę państwa. O, proszę państwa, ja mam kierowcę. Mnie wozi. No to jest mój samochód. Tak. Węgiel, zakupy też, kurwa. To ja... Szanowne państwo, kochani moi. Trzeba będzie. Powiem tak. Sprzedać ten samochód i już. Nikt nie wie, ile lat będzie żyć. Mówiłem już wiele razy. Nawet list otrzymałem i paczkę, która poszła na komendę wojewódzką, truciznę i sznurek. Tak, otrzymałem. I list. Weź się, otruj się lub powieś się. Już mnie śmierć życzą. Czym prędzej, żeby ja odeszedł, czekają. A ty, Marcinku, podałem swoje konto i numer. I ty nagrywałeś, robiłeś swój kanał i nagrywałeś. Kradłeś moje filmy, okradałeś z YouTube mojej. I wrzucałeś na swój kanał. Otworzyłeś swój kanał Belweder Warmianin, ulica Szkolna 17. Czy ja sobie pozwoliłem to otworzyć? Czy ja ci dałem pismo takie? Czy ja wyraziłem zgodę na takie coś
prowadzenie działalności tobie? Kanału takiego? Nie! I za to będziesz pociągnięty i ja udam się do wojska, do Straży Granicznej. W poniedziałek udam się. I będziesz pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej. Bez zgody mojej zacząłeś nagrywać. Bez zgody mojej, bo byłeś na okresie próbnym. A okres próbny, jeszcze mówię, okres próbny, to polegasz pode mnie. Musisz wykonywać polecenia moje, ani swoimi rozkazami. Mówiłeś jeszcze w domu u mnie. Cicho, ty do mnie? To twoja słówka, Marcinie. Tak, wiem twoje nazwisko, jest sprawiedliwe. Na te się zaczynasz. I ja w poniedziałek będę w Straży Granicznej i będę rozmawiać z komendantem. Tak, będę rozmawiać z komendantem twoim. Czy ty tam pracujesz, czy nie? To jest straż, ale ja dojdę. Ale ty na te się nazywasz, czy na F się nazywasz. I mieszkasz blisko Menela. Blisko Menela mieszkasz i się kontaktujesz się z nim. Tak, a dzisiaj otrzymałem liścik bardzo ładny od F. Fko, Fko, walnięta ty Fko. Przestań takie listy... Wpisują głupoty, a ty o wszystko wiesz. Przestań ty takie głupoty do mnie wypisywać, przestań. Naprawdę, proszę ciebie. Po raz ostatni proszę. I proszę nie dzwonić na mój telefon, na mój numer. Nie życzę sobie, ażeby ty do mnie dzwoniłaś. I żeby o mnie robiłaś wywiady. Do Meksykana, spytaj się, ile on piw wypija. Jak zażywa narkotyki, trawkę jak palił. Spytaj się. Tak, teraz... Mówię całą prawdę. Wiedzą jaki ty jesteś, tam tak gadają. Specjalnie rugasz się, żeby ja banę dostał, tak? Specjalnie to rugasz się. To ja będę się rugać się na twoim kanale. Dziękuję bardzo. Grałeś, sam się rugałeś niedawno. I szanowny panie, kochani moi, dalsze części nagrać. Mówicie, że ja jestem alkoholikiem, tak. Widzicie, co ja piję. Meksykanie, śmiekowate, że ty ze mną chcesz walczyć. I powiedziałem, że dlaczego uciekłem. No ja nie uciekłem, mnie tylko czasu nie było. Bo miałem sprawę do załatwienia. Musiałem jechać prędko załatwić sprawy swoje. Pilne. Po pierwsze. A po drugie ja ciebie się nie boję. Nawet. Bo wiem, że ty jesteś tchórz jak padło. I już ja ci powiem tak. Ja nie tchórzę, tylko to już po terminie podjąłeś rękawiczkę tą. Po terminie podjąłeś rękawiczkę z dziurką. A ja ci pokażę, jakie ja rękawiczkę miałem na ręce. U mnie dziurki nie ma. Proszę bardzo. Ja się śmieję się z ciebie, Meksykana, tylko. Wymyślisz bzdury, jak mało który. Łąki karmisz, tak jak powiedziałem, jak malutki dzidziuś, dwulatek. Kłamałeś i kłamiesz nadal, że major trzy dni był u ciebie, że kupił sobie pizzę. Śmiechu, war, ja się śmieję się z tego, Meksykano. Meksykano, przypomnę sobie, jak mnie mówili ludzie z Carrefoura, jak ty chodziłeś i zbierałeś pety. Nie miałeś nawet na papieroski. A jak ze mną zarabiałeś, miałeś pieniądze, szukowałeś mnie i nawet dla majora nie przyniosłeś paczkę papierosów, nie odkupiłeś. Nawet buteleczkę piwa nie przyniosłeś, nie odkupiłeś. Gdzie te twoje te, prawda? Powiedz, wiesz co? Prawda i fałsz, oto. Wiem, co ty kłamiesz, jak prawdę mówisz, Meksykanie. Ja chciałem się ciebie zapytać się tylko i pytam cię ciebie. I ludzie się pytają. Kiedy to ty wybudujesz dla mamusi swojej ukochanej toaletę? Kiedy? Kiedy przestanie mama twoja załatwiać się w wiaderku? Kiedy? Powiedz! Nagry, to prawda! Pokaż dom swój! Jak wygląda dom twój? Pokaż prawdę cały dom! Czy masz toaletę tak jak u mnie? Jest wybudowana? Ja nie wychodzę na podwórz. Ja nie wychodzę załatwiać się. I moja mama nie wychodziła. I brat. Bo to wstyd i hańba. Policjanci, straż miejska i tak dalej. Lubię ją przyjeżdżać po 10, po 15 razy do nerka. Mało wiele, tylko ktoś siarnie, piernie, dryśnie, w nocnik gdzieś, a zawsze Kononowicz. Już pod bramką stoją, trzech, czterech nawet. Jak nerko się czuje, bo ktoś napisał. Ale żeby Kononowicz napisał i do kogoś pojechali i ktoś się spytał, kto to napisał? Kononowicz napisał. Ale straż miejska nie umie powiedzieć. Panie Janie, straże miejskie, ze straży miejskiej, pytałem się pana i jest nagrany głos pana i pójdzie pismo do komendanta, że dlaczego tak
Mnie dokuczacie 100 razy! Dlaczego 100 razy sprawdzacie nerka? Co on wam zrobił? Pytam was, Straż Miejska! Bądźcie się menerów, pijaków, alkoholików, bo w pizzy dostaniecie! Pałętnie dostaniecie inaczej! Od nich! A Kononowicz jest cichy, sam nic nie zrobi, to damy nacierać. A że menel, alkoholik spożywa piwo w psiakach, to niech spożywa sobie! Łypę w drugą stronę! Odwracacie! Bo rodzina mówi, idziesz na strażaka, jak pijak alkoholik, głowę w drugą stronę zawracaj. A jak człowiek spokojny, tak jak Kononowicz, jedź po nim, jak po psie, jak po maźle, jak po ku... Tak to robią podlesianie. Ile w swoim życiu donosów ty walnęłeś? Tak to robią podlesianie. Nawet od ciebie oddalił się już Mario. Nie chce przychodzić do ciebie, bo poznał ciebie. A ty teraz karmisz gołąbki, jak malutki dzidziuś. Ja napiszę, zaraz siądę do YouTube, całą prawdę do Krakowa, a żeby tobie naprawdę natknęli ten kanał, żeby ty nigdy nie mógł otworzyć tego kanału, żeby nie mógł nigdy nagrywać. A ty jeszcze podjąłeś rękawiczkę dziurawą. Śmiechu warte. Ludzie mówią, nie ma co dla mnie z tobą robić. Raz ciebie pierdyknę, to poleci cię krzyżyk w praniu. Jeśli nie wstanie, z karetką może zabrać. Ciebie, Meksykanko. Bo ty nie wiesz, jakie mam ciosy ostre. Jest taka przysłowa, przysłowie. Cicho, cicho, brzegi rwie. Ewka twoja za mostem mieszka. Będzie pokazanie na kanale jej cały dom. A ona nie w Anglii, tylko ona jest na litewskiej ulicy. Tak, róg meksykańskiej, a litewskiej. Jak chodzisz od razu na litewsku, tak ona tu mieszka. Zielony domek ma, połowę. I ona na górce mieszka. Wszystko wiem o twojej Ewce. Jeszcze kłamałeś, że jeździłeś do Krakowa. Że Ewa z Krakowa. A może z Berlina, albo z most Meksykanu. Albo może z Jowisza, z planety Jowisza. To będzie jeszcze lepiej. Może ona nie Ewka się nazywa, tylko nazywa się inaczej tam w górze się nazywają ludzie. Tak, a wrócę do tej rękawiczki porwanej twojej dziurką. Czy to Ewka przegryzła zębami dziureczkę? Bo nie chwyciła za twojego pana, major, major! Co ty chcesz ode mnie? Spójrz na kamery, to się kręci się. No to wyjdź. Szanowny państwo, kochani moi, na razie dziękuję, bo ktoś stoi, przyjechał i ktoś stoi przed bramką, muszę wyjść. Jak ma nazwisko? Lipka. Lipka. Lipka? No, Lipka. Co na ogół Ewa interesuje się naszymi, po prostu dzwoni na policję? Na trójkę. To, na trójkę i że i chce się dowiedzieć, ile jest kamer w Białymstoku? Nie ma takiego prawa ona i policja też nie ma takiego prawa podawać, gdzie są kamery, czy coś takiego. Ja też chciałem powiedzieć, że rzucali samochód i butelkami rzucali i kamieniami i rozbijali butelki puste. O, jeszcze papiery są, trzeba będzie pozabierać. Bo też ludzie, dzieciaki chodzą, kanapki i papiery wyrzucają, a ktoś ma sprzątać. Tacy są właśnie wspaniali ludzie tu na świecie. I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć. A teraz właśnie jeszcze ona stara się wybić się na nas. Po prostu, że to jest po prostu Krzysztof Kononowicz. Mówi, że no to jest osoba publiczna. No, że startował 12 lat temu, startował w Białymstoku jako prezydent. Na prezydenta. No, nie przerywaj. I po prostu, a ja przez jakiś czas po prostu jestem też osobą publiczną, bo po prostu chciałem pozdrowić żołnierzy z Kalwaryjskiej Piaskowskiego. I będzie skierowane pismo do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i Wojewódzkiego o ciągnięcie Ewy Lipki do Białegostoku jak najprędzej i wyjaśnienie tej sprawy, żeby ona nie wtrącała się w moje życie i Wojciecha Trykudowskiego, mojego przyjaciela, inaczej majora. Nie ma prawa ona wtrącać się w nasze życie z tego powodu, że my jesteśmy ludźmi publicznymi i prywatnymi. W dwóch postaciach jesteśmy. I jak major powiedział, Wojciech Trykudowski powiedział, że nasz teren jest okamerowany. Okamerowany. Bo to major stawił kamery. Już. Stawił kamery i że nikt nie wejdzie na naszą pozycję, bo jest monitoring i nie trzeba wyglądać przez okno, tylko ja siedzę tam, gdzie monitoring, patrzę na monitoring i widzę, co się dzieje. O, widać.
mój wspaniały samochód. Samochód majora stoi niebieski, ciemno-niebieski apelek. I widać bramę, i widać, kto przechodzi ulicą, nawet chodnikiem idzie, to widać, wszystko widać. I szanowne państwo, kochanie moje, szanowna pani Ewo Lipko, wie pani co? Pani nie mieszka w Anglii, bo mnie szkoda nóg trepać za most. Nie, ona tam nie mieszka. Za most szkoda trepać, a jak pani chce, to już po trepie, bo tu mam bliziutko. Nie, dobra, jak masz takie rzeczy mówić, to nie będziesz mówił. O, chciałem, przepraszam, ona tutaj, wszyscy tutaj. O, chciałem właśnie pokazać, właśnie to na święta, to w pralni była, właśnie kurtka, jest pod folią. O, to jest po prostu wyprana kurtka, po prostu ona taka górska. Jest. Bo oglądałem twój monolog, twoją wypowiedź. Chociaż nie wiem, czy wiesz, co to jest monolog, ale mniejsza o większość. Cicha, cicha, brzegi wrzie. No brawo za inteligencję. Zobacz, to jest ta rękawiczka z tą dziurką. Brawo za inteligencję. Cicha, cicha, brzegi rwie. Oczywiście, że cicha, cicha, brzegi rwie. No może i cicha, cicha, nie? Ale no to już z tego to jest tylko pośmiewisko, nie? Wiadomo, że nie jesteś na tyle inteligentny, żeby wami dorównać. Sorry, że się będę rugał, ale no muszę jechać po tym człowieku, on sam się o to prosi. Słuchajcie, ale musiałem to powypisywać, żeby mieć jakiś kontekst tematu, nie? Także słuchajcie, mówisz mi, że ja zginę? Czyli ty mi grozisz tak naprawdę? Wiesz, że ja to mogę na policję zgłosić, że ty mi grozisz, że ja zginę? Wiesz o tym? Wiesz o tym, nie? Tylko ja takiego cudu nie zrobię. A dzień sądny powoli nadchodzi. Także mnie nie strasz, bo ja, wiesz, nie chce mi się mówić. Co do pani Ewy Lipki, po pierwsze jej nie znam, a ty, żeś sobie bił w do bani swojej durnej, to znam, że ona w ogóle jest ze starosiek z Meksyku, to już w ogóle. Nie znam żadnej Ewy Lipki, ale ty jesteś oczywiście psychicznie chory, także mniejsza o większość. Zrozummy to. Widzowie również, słuchajcie, pozdrawiam was, zrozummy to, że ona może jest z Jowisza. Jowisz jest planetą, z tego co wiem, gazową, więc ona nie jest stała. Ale widzisz, trzeba się dokształcić, prawdopodobnie, mogę się pomylić. Wenus to tak, Wenus to jest stałą planetą, natomiast Jowisz jest planetą gazową. Z tego co ja wiem, może się mylę, przepraszam, jeżeli się pomyliłem, ale uważam, że Jowisz jest planetą gazową. Pomyśl sobie, kurde, jaki ty jesteś, pomyśl sobie, ale pomyśl to sobie w swoim mózgu małym. Chociaż twój mózg połączyć z mózgiem majora, no to i tak by normalny mózg nie wyszedł. Raczej wątpię, żeby wyszedł jakiś normalny mózg z tego. Pomyśl sobie, raz płaczesz, a za chwilę się śmiejesz, przecież ja byłem tego świadkiem, kurde. Jak płakałeś, jeszcze wtedy nagrywałem, raz płakałeś, a za 5 minut się śmiałeś, bo ktoś ci paczkę przysłał albo coś innego, nie? Także, no, coś masz z głową, nie halo. A, i jeszcze, no, kurde, odniosę się do tego piwa. Oczywiście major mnie częstował piwem, zgadza się. Zawsze musiałem tobie oddawać przynajmniej połowę piwa. Sypałeś do szklanki 2 czy 3 łychy cukru i piwo ode mnie brałeś, bo major nie chciał ci dawać? Zapomniałeś tego, co? No to trzeba, kurde, coś brać na pamięć, bo zapomniałeś tego. Odbywa się light, na którym widz, zwany szerzej synem majora, uświadamia Strusia, że wynajem mieszkania jest drogi i wcale nie kosztuje 300 zł. Między innymi przez to, ale również przez tek wkrętów i pomówień, zostaje w końcu wyproszony przez Suchodolskiego z Belwederu. Lipton, witam cię, drogi majorze. Widzę, że zbierasz na randkę z profesorem Handkę. Lepiej umów się ze mną. Ja daję całkiem za darmo. 2,68 zł. Poczekaj. No, ale były dwa pokoje. A to kuchnia, łazienka. Nie. A ja teraz weszłem i patrzyłem, że tutaj w centrum za 300 zł można... Ale to jeden pokój był, a u mnie były dwa pokoje. Jeden pokój, to było całe mieszkanie. U mnie było pokój, dwa pokoje znaczy się. No ja mieszkanie. Łazienka, korytarz i kuchnia. No. A tam też było wszystko. Jest można to znaleźć, mieszkanie. No, trzeba, ja dzwoniłem. Trzeba korzystać. Za 300 zł? U mnie nie było za 300, u mnie było za 500. O, też po 500 jeszcze, no, po 400. Trzeba korzystać.
Bo tak tanio to... Ale... To ja wiem, co mam robić. No, bo to... To tanie jest. Dobra, nie sprykaj. Ty już następny. Nie, bo to zagłusza w nagrywaniu, no. A jak? To ja ci tak nagram film, że... No tak, trzeba jak on nagrywa... Bana! Tyk robić tak. I nie będzie słychać nic, jak on nagrywa. No? Tak! Ja będę się do swojej dziewczynki. Nie, o, to, już, to, o! Chodzi o to, że widzisz, ty pstrykasz. Dziewczynki. Jak coś, ja mu mówię, on nie słyszy. Która ci baba zechce? No. Powie. No, moja. Jedna się zainteresowała się mną. No, ale co? Czarna, fajna. A nie. A po co ty gadasz? Sprzedajesz konfidencie. Jesteś konfident już. No tak, ja takich nie lubię. Jesteś nikim, bo sprzedajesz kurwa. Dobrze, a proszę cię kłócić, dlatego że ludzie najbardziej się cieszą, jak wy się kłócicie na lajcie. Ja wiem, a czemu on sprzedaje imiona? Popularność robisz? Konfidencie? A tylko jedna Ania jest na świecie? Chodzi o to, że jak ludzie zobaczą, że wy się kłócicie, wtedy najbardziej piszą negatywne komentarze. Żeby, no. Jak wy się kłócicie? Dobra, ciszej! Bo zaraz ja wyłączę i sobie pójdziesz naprawdę do domu. Ja on raz na jakiś czas ja na niego płacę, kurwa, za przyjazd, za prowadzenie, wiesz o tym? Nie, ja mogę iść do domu. Bo ty tak się zachowujesz, niekulturalnie. Ja chodzi o to... Post jest! Za darmo będziesz siedział? Za darmo! Przepraszam bardzo, ja kamery muszę z mundą i stole stąd. Kamery 2400. Dziękujemy, a węgiel też kupowałem. A za światło cały rok tylko dwa razy dołożył się, po pół. No to ja nie płacę, nic nie płacę. 2 zł. No teraz jest za wodę, a wcześniej było 4400 ileś nie zapłaciłeś, a teraz 2000 ponad. Jeszcze, no. Ja cię podprowadzę pod bramkę, bo ty dziś podpity idzie do domu. Ja mogę zaraz iść, no. No, bo powiesz. YouTube tu zarząd YouTube. Jeśli ten pijak nie opuści lajta, pan Wojciech Suchodolski Welmajor dostanie bana. Ostrzegamy 2 zł i 4 grosze. No. Widzisz, bana dostanie. A nie, już, oni tak gadają. 10 przez niego ja dostałem. Teraz dostanę bana i po prostu usunę i po prostu usunę i nic nie będę nagrywał. I podziękuję wam. Ja pijany? Widzowie zgłaszajcie pijanego na lajcie, bo dostanie pana na kanał. Pijany nie wolno pokazać, musi płacić, muszą pijać 2. No, właśnie. Słyszałeś? Dostaniesz bana za pijanego. Nie można pokazywać kogoś i odzywać się, bo dzieci też oglądają. I zgłoszą rodzice i do YouTube i dostanę bana. Fajnie? Dobra, weź odprowadź go. Musisz iść, bo tak się zachowuje. No dobra, no to teraz pójdę. No. Chodź. Dobra. No, dziękuję. Dobra. No dziękuję. To meta jak się robi już. No by się chciał Krzysiu pozbyć kamery, zawinąć jak on nagrywał. No, mnie z domu wyrzucić. To Krzysztof jest gwiazdą. Na jego legendzie wyrosłeś. Przepraszam, że tak powiedziałem. 2 zł i 68 groszy. Nie widzieliście jak pogoniłem? Ja, major, niedawno wysłałem wam paczkę z jedzeniem. Dronem Bożym i misiem. Lataliście dronem, podałem ci swój numer, obiecałeś, że zadzwonisz i nie zadzwoniłeś. Jest mi smutno. 2 zł i 68. No, przepraszam bardzo. Dron jest, ale to patrzyłem, a tam nie wiem teraz, w której paczce, bo tyle paczek jest. Na żywo ci po prostu dziękuję za to, że YouTube wysłałeś. Po prostu on jeszcze... Proszę powiedzieć, po prostu kto obecnie jest. Z panem siedzi na lajcie 3 zł. Jest. Panie Krzysiu, jak pan mógł pozwolić na to, że majorek z Meksikanem otwierają biznes kukurydziany na pańskiej posesji, skandal, 1 zł i 65 groszy. Nie słuchaj ty głupoty, tak samo jak klicy zostajesz i głupoty gadają. Tak samo o to gadają głupoty. Major, mieszkasz za darmo u ksika, to wolno ci wyjść z domu, tylko gdy ci pozwoli. Pogadaj, może cię znów dom nie wypuści, tak jak ostatnio, gdy siedziałeś u mnie 3 dni, 2 zł i 68 groszy. A, jeszcze dobra chyba będzie. W białym stopu. Jest to potwierdzona informacja. Wraz z Meksikaną i majorem knuja na pana. Proszę być czujny. P. S. Pizza Relaxy. 3 zł. Jutro będę zmieniła
Tarantula. Przeszedł. Raz. Kodowany. Znaczy... Dobra! Jarosław Andrzejewski, pani Kononowicz. Jesteś pan zwykłym bydlakiem i zerem zresztą. Finałem pańskiego życia będzie pobyt w zakładzie dla obłąkanych. Ten twój domek zaoramy i posiejemy kukurydzę. Jest u mnie mecenas 2 zł i 68 groszy. Rolnik, panie Krzysztofie, rozmawiałem z Meksicano i majorem, jak był na Boboli. Ponoć pana dom jest do sprzedania, bo chcą zaorać pana podwórko, bo będą sadzić kukurydzę. Pozdrawiam pana prezydenta. 1 zł i 65 groszy. Przyszły lokator, panie Krzysztofie. Chciałbym u pana wynająć pokój. Zapłacę panu 500 zł miesięcznie. Musi pan tylko wyrzucić majora, który nie potrafi rąbać drewna ani odpalić piły i nie płaci czynszu. 1 zł i 65 groszy. Na pokoju? No to masz 2 pokoje i to wynajmuj. Nie, piszę, żeby ciebie wyrzucić, a na miejsce ciebie. Tak piszą, do mnie nie mam pretensji. No to słuchaj, mnie wyrzuci. Przepraszam bardzo, do mnie nie mam pretensji. No przepraszam bardzo, to ja prawda? Mogę sobie pluć na te szyby, bo ja myłem. Sąsiad Bobole, pani Krzysztofie, byłem świadkiem, jak zmiany kukurki dobiją się do bramki. Dzień dobry, jestem hodowcą kukurydzy. Panie Krzysztofie, jaką ma pan tam ziemię? Czy będzie dobra pod hodowlę kukurydzy? Jestem zainteresowany współpracą z Jarosławem Andrzejewskim. To proszę płacić kukurydzę na jego placu, zorać jemu, zabronować i tam płacić kukurydzę. I tam będziesz pan zbierać. Zębami. A czym chce? Może zębami. Bo boli 10. Bardzo dobry ścieżeczkę do posiania kukurydzy. A później kobań wjedzie i skosi. Dobra, otworzy i od razu będzie pan. Ponieważ ja ruszyłam pana Krzysztofa Kononowicza, widzę, że on się przedstawiał nawet publicznie z... Michał Rafoniewa-Lipka ruszyła sprawę znęcania się nad Nerem przez Kononowicza, który nie szczepi fałszywej książeczki. Szczepieniowa nie szczepiła, straż miejska była i widziała. Przez Kononowicza, który nie szczepi. 2 dni przyjeżdżali. Raz patrzyłem i pokazałem, ile kości. Sam raz pojechali i... 3 duże takie kości od razu mu zaniosłem, pogłoskałem i po prostu on pizzy. No siema major, życz naszym polskim lekkoatletom do lekkich rzutów oszczepem w przyszłym sezonie i tam no dopingu jak trzeba. Dobra. Jak nie to przyjadę i nie wiem co ci zrobię. No od razu 12. Muszą być, bo w Serbii jest tak samo zimno jak u nas w Polsce. Także major, jak będziesz chciał, jak widzicie, jestem przygotowany na Serbię. Tak to wygląda. Także słuchajcie, jak major będziesz chciał ze mną jechać do Serbii, bo ty cały czas nie pamiętasz, że u mnie byłeś już. Chociaż nie chłop, że nie było cię. Chociaż już nie chłop, chociaż powiedz prawdę, że byłeś i tak. I Mario był, ale ty a tego Mario był, o! No kłamca! Także ty panika. Z nim się kolegujesz, to koleguj się z nim. Ja z takimi ludźmi nie koluguję się. Także panika, jadę do Serbii załatwić tylko jedną sprawę, jedną jedyną sprawę, sprawę transportu. Sprawę transportu, przekazania Lublina do mnie i do majora również, no bo tak jak mówiłem ci wcześniej, słuchaj, no dogadaliśmy się z majorem. Przepraszam, bo się, jak to zrobić? Miło warte. Także będzie wszystko dobrze. Także, no cóż, pozdrawiam jeszcze raz, żegnam. No żegnaj. I witamy się w Serbii. Na pewno nie ze mną. Sobie znajdź, o, z Mario sobie do Serbii. Tam będziecie piwo pili i po lasie biegali i kozy będziecie. No i klasyczna serbska produkcja Czarnych Maj. Grudnia. Meksyk ruga majora za wypędzenie widza. Ciekawe. A teraz chcę poruszyć, słuchajcie, jeszcze jeden temat, który mnie wczoraj strasznie... powiem wam szczerze, że mnie nawet to mnie wbiło, nie? Bo chcę poruszyć tutaj temat, jaka sytuacja wydarzyła się wczoraj podczas live'a.
bo co po niektórzy to oczywiście wiedzą na pewno, gdzie Konon i Major zapraszają widza, którego bardzo dobrze znają, bo on u nich nie był pierwszy raz, był już kilka razy i jest ich wiernym fanem. Natomiast, po chwili jakiegoś tam pobytu jego stwierdzili, że on im przeszkadza na live'ie. Wywalili go po prostu, słuchajcie, Jest to po prostu, moim zdaniem jest to poniżej pasa. I naprawdę, kurde, panowie, panie K i panie majorze, weźcie wy się trochę kultury nauczcie, bo to jest już tak chamskie i kureskie z waszej strony. Wy naprawdę tylko już, lecicie tylko na ten szmal. Bo gdyby chłopak przyszedł do was, fakt, on był wstawiony, bo ja go, zaraz wam opowiem całą historię. On był wstawiony, to fakt, nie? Ale to wtedy się nie wpuszcza do domu, jeżeli stwierdzi, że aha, dobra, facet jest wstawiony, nie będę go wpuszczał, nie? A jak już wpuściłeś, to zadbaj o niego. To tak się traktuje widzów, no pięknie, panowie. Jakoś ja się z nim spotkałem, a właśnie, on do mnie zadzwonił, ja kurde, mówię, dobra, spokojnie, nie ma sprawy, ja wyjdę. Spotkałem się z nim, on mi tam postawił piwko, słuchajcie, ja jemu postawiłem, żeby było porówno, więc tutaj nie było żadnej, kurwa, jakieś wyciągania pieniędzy od tej osoby i kurwa, i ja uważam, że tak się powinno traktować widza, że jak trzeba, to wyjdę nawet na, kurde, na ulicę, jak trzeba. Nie mówię, że codziennie i nie zawsze, bo to wiadomo, nie w każdej chwili człowiek może, ale uważam, że tak powinno się traktować widza. Zbłaźniliście się dla mnie, a jak widzę was, widzowie was ocenią, to już jest sprawa widzów. Oczywiście major odpowiada. O, właśnie. Właśnie pizza przyszła, a Krzysztof, o, zobaczcie, jaki on jest gospodarny. On tak samo chodzi. On codziennie tak samo chodzi. Ja chodzę na terapię i po prostu mi alkohol ogółem nie interesuje. I po prostu ja żyję tak, jak powinno się żyć na tym świecie. Ale czy przepraszam bardzo, proszę mi nie przerywać. Nie wtrącaj się w moje życie. O, i chciałem właśnie tych wczoraj, to przyjechało 5 samochodów. W okresie 3-5 grudnia rozpoczyna się seria batalii słownych między majorem a Meksykiem. Meksykana nie pasował wczoraj mój lajk, że po prostu przyszedł pod bramkę taki znajomy. Ja nie widziałem, ja go nie wpuszczałem, on był pod wpływem alkoholu, ale i po prostu ja nie miałem ochoty za bardzo z taką osobą rozmawiać, bo ja alkoholu nie będę wąchał, bo ja alkohol po prostu nie piję, bo chodzę na terapię, bo teraz idę w czwartek właśnie i na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć i po prostu wyprosiłem osobę kulturalnie się zachowałem i nie wyzywałem ani nic takiego, nic robiłem, że i chciałem właśnie powiedzieć, że niektóre filmy, co właśnie za dużo Krzysztof się wychyla, po prostu niepotrzebnie płacze, bo tu ogółem na niego nic się nie dzieje. Po prostu ja mam inny charakter, on ma inny charakter i nie ma takiego czegoś, że ja dla niego nic złego nie robię. Jestem normalnym człowiekiem dla tej osoby, dla tych osób, którzy chyba zgłosili do YouTube. Ta Ewa Lipton, Lipka, co mówiłem, co nas po prostu nagrywała jakimiś ludźmi po prostu rozmowy, na jaki temat. Na nasze tematy, po prostu ktoś będzie na nasze tematy po prostu wgrywane jakieś, to po prostu proszę po prostu te osoby, które są w jakiś sposób pomóc, żeby po prostu te ludzie, ogólnie to jest młodzież, niewychowana młodzież, tak właśnie mogę powiedzieć, ale przepraszam bardzo, to nie szkoła jest, palca do góry nie możesz
nie musisz podnosić. Ja nie chcę na ten temat nic powiedzieć. Ja chciałem się tylko cię zapytać. Pizzę gdzie mnie paliło? A dobrze już. Ty, ja... A dlaczego ty tak ty mówisz? A czemu ja po prostu normalnie wysławiam się? A mówią, że jestem alfabeta. Sami widzicie, jak ja mówię. Nie jąkam się, jak ta Ewa Lipton. Lipka. Lipka. Jak ja, a już nie będę mówił dalej. Właśnie ona mogła tą paczkę wysłać z tymi butami, że po prostu ty zawołałeś na policję, że otwierali, że tam karaluch, nie karaluch, tylko... Karalkula, to ona, dobrze, że ona mogła to albo wysłać, albo po prostu ktoś wysłał i po prostu na nią zwalił. Nie wiem tego, ja nie jestem śledczy. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, to też jest moja praca. I jak ja to nagrywam, to sami widzicie, trzeba normalnie powiedzieć, co się myśli na ten temat. To tak samo jak w telewizji Białystok, albo nie wiadomo jakim telewizji, albo w radiu. Meksykano z Litką, z Ewą, z Anglii. I chciałem powiedzieć właśnie, że on łamie po prostu prawo publiczne. Moje prawo publiczne obraża, sam powiedział. Jak on powiedział, że ja po prostu frajer i gej, a ty ogółem kim ty jesteś? Ja cię, a co, przyszedłeś godzić się? A że tego po prostu, że ty broniłeś tego, co wcześniej przychodził? Po prostu on przeszkadzał mi nakręcenia lajta i po prostu na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć, że tak samo jesteś osobą publiczną, tak jak ja jestem publiczną osobą. I po prostu nie wyzywaj, bo po prostu to po prostu ktoś inny się tym zajmie. Nie będziesz po prostu, nie można obrażać innych osób tak sobie. Co ja tobie zrobiłem? Przyszedłeś, pogodziłeś się, że przyszedł po prostu, że nie. O, właśnie ona, co rozmawiałeś z tą kobietą, z tą Ewką z Anglii, co ona dzwoniła właśnie, wypytywała się na policji, nawet na trójkę dzwoniła i nawet i z komendantem nawet rozmawiała. I właśnie na ten temat to chciałem powiedzieć i po prostu taki jesteś bohater, to przyszedłeś, chodziłeś taki wahany, porozmawiałeś tutaj za bramką ze mną, przeprosiłeś, to sam powiedziałeś, o przepraszam bardzo, sam powiedziałeś, że o raz się po prostu jeden dzień się pogodzić z Krzyśkiem Kononowiczem, a na drugi dzień nie wiadomo jakiej rzeczy, to tak samo ty teraz zrobiłeś. To jesteś nie lepszą osobą. Ja ciebie nie obrażam, a ty obraziłeś mnie, że wymyślasz, że ja u ciebie 3 dni byłem, że przyznaj się, to ty też masz urojenia, ty nie wiadomo co ty bierzesz. Ty mówisz, że ja jakiś rozpuszczalnik, nie wiadomo, a ty co kiedyś ty brałeś, to ja nie wtrącam się w twoje życie i ty powinieneś się ode mnie odczepić, tak samo jak od Krzyśka. My po prostu, że ja tutaj mieszkam, już będzie 4 lata i po prostu zamontowałem motornik i samochód kupiłem. Ogółem to rzeczy, które po prostu te pieniądze wykorzystałem. Nie na piwo jak ty, to jeszcze nie wiem, właśnie sobie się trzymaj z takimi ludźmi jak Meksykano, przepraszam bardzo, Mario. No, tam chodziłeś do niego sobie. No teraz zimno, już tam na pewno jest w ogrzewalni gdzieś, albo u kogoś, tam dokładnie nie wiem. Tak samo, o, tak samo jak złamałeś tutaj prawo, pokazywając różne, nagrywając po prostu Nera,
nagrywałeś różne rzeczy. Po prostu po lodówkach, że paczki, to ci gówno ogółem obchodzi. Ta osoba, że nic nie przyniosła, ona po prostu nie wiedziała, że będzie light. I po prostu przyszła, to Krzysiek otworzył, ale po prostu źle się zachowywał. Nie dał mi po prostu usłyszeć, co po prostu ludzie wypowiadają się, co mówią w głośnikach. A on jak po prostu rozgada się, to po prostu jak wiadomo, jak motor, jak silnik. No stop. Tak po prostu, że wygonisz tutaj Krzyśka, że tu się Lublina zabierze, że ty zabierzesz, że my zabierzemy w dół kłamstwo twoje. Twoje wymyślenie, ty masz urojenia, ty sam masz urojenia już. Wymyślasz nie wiadomo jakie rzeczy, żeby po prostu, żeby ludzie się śmieli, to ludzie się z ciebie śmieją. Jarek tłumaczy swoją intrygę na pierwszym śniegu. To chłopie, ja do ciebie nic nie mam. To, że takiego sobie fejka zarzuciłem, to tylko dlatego, bo ty się nabrałeś. Nabrał się i Konon, i ty się też nabrałeś, więc tutaj to, wiesz, gdybyś był inteligentny, no to byś to wyhaczył, że kurde, że to jest fake, nie? Natomiast no nie wyhaczyłeś, no niestety, nie wyhaczyłeś tego i dalej uważasz, że to nie było żadne kłamstwo, tylko był fake, zupełnie coś innego, o ile rozróżniasz takie pojęcia w ogóle, no także dalej chodzę. Obiecałem ci, że kurde, że tą kukurydzę razem posadzimy, także wiesz, nie przejmuj się, o wiele więcej razy obrażacie, o wiele więcej, spójrz sobie na filmy Konona, to zobaczysz, dlaczego ja tak reaguję. No już pieką nogi, już zaczynają piec, naprawdę, słuchajcie, już pieką nogi, bo i tak cię spotkam wcześniej czy później, i tak, i wtedy sobie wyjaśnimy tą sprawę. Oczywiście, że była zgoda między nami, nie, tylko po co wy pierdzielicie na mój temat, kiedy ja muszę non stop ripostować was. Ja was nie zaczepiam, słuchajcie, tylko sami to robicie, nie? Gdzie muszę non stop jakąś ripostę dać. Także major, kurde, że ciągasz rozpuch, to wszyscy wiedzą i to tego, a tak samo jak wszyscy wiedzą, że ja piję piwo, no. No, także wiesz, no, także chociaż mówisz, że ja kłamię, ale powiedz chociaż prawdę. A, coś powiedziałeś, że ja ci zazdroszczę, że pieniądze zarabiasz? Absolutnie ci nie zazdroszczę. Wręcz biję ci, kurde, brawo. Powiem ci tak, no i tak nie będziesz istniał bez Konona. Taka prawda jest. Major nagrywa dziwny film, na którym widać, że jest ściapnięty pomimo wcześniejszych deklaracji i zapewnień o skuteczności terapii. No i cóż, ripostuje tam Meksyka, ale w tak żółwim tempie i w dodatku z taką ilością przekleństw, że nie nadaje się to po prostu do przytaczania. Poprosili, żeby po prostu pokazać, a tam czekolada, cukierki, poczęstowałem i Krzyśka, i gości. Ktoś mówi, musi być tak, a nie inaczej, jak to się mówi. Żeś pan wczoraj nagrał odcinek, także terapia chyba przechodzi bardzo dobrze. Z tego wniosek, chyba dobrze przechodzi terapia. Bo żeś mi pan wczoraj tak obraził, pewnie nawet pan nie pamiętasz, także radzę obejrzeć ten film. Musiałem część tych rzeczy sobie wypisać, nie? Za ten wczorajszy twój film. Gadasz pan, żeś się pan zmęczył. Major, kurde, ja cię znam rok, dwa nawet lata. Nie ściemniej dla widzów, że się zmęczyłeś, bo byłeś ewidentnie nabany. To nie było zmęczenie. Także kolejna twoja ściema, mówisz, że ja kłamię, a ty prawdy w ogóle nie mówisz. Już ja nie poruszę innych tematów, bo nie chcę poruszyć innych tematów. A mówisz, że ja zazdroszczę ci oglądalności? Absolutnie ci nie zazdroszczę oglądalności. Możesz dla mnie i 50 i 100 tysięcy mieć ludzi, naprawdę? Nie zazdroszczę ci tego. To, że robisz z siebie błazna, no sorry, twoja sprawa. Dlaczego? Powiedz prawdę, wiesz co? Powiedz, jak tak domagasz się prawdy ode mnie, jak się domagasz prawdy, to powiedz, dlaczego miałeś popalone stopy w tamtym roku, w styczniu. Bo dla mnie się miałeś, ale tylko myślałeś, że jestem idiotą, a natomiast ja nie jestem idiotą. Od razu skminiłem, od czego to mogło być. Powiedz prawdę ludziom. Zrób to. Ja, kurde, mogę powiedzieć prawdę o sobie. Piję, piłem i pić będę. No, z tym straszeniem to już też przesadzasz. To i Konon mnie straszy, i ty mnie straszysz. A cholera z wami, kurde. No ty nie będziesz miał co kupować, bo tam nie wiem, czy będzie rozpuch.
A ja sobie piwo kupię i to jest, ja mam prawo do tego. I nie strasz mnie jakimiś kolegami czy czym, bo już jest druga osoba i kolor mnie straszy, i ty mnie straszysz. I ostatnia sprawa, a tutaj, ale tutaj to szacunek dla pana K. Rozszyfrował, ja mam rodzinę w policji, tylko nie rozszyfrowałeś tego, że to nie jest facet, to jest kobieta. Ale tutaj szacunek, szapoba. Dlatego tak ciężko ci do mnie dojść. No poważnie, no. Meksykano nagrał ten film, żeby mu powiedzieć prawdę, mu prawdę. A co, ja jestem na komisariacie, żeby mówić prawdę i powie, i po prostu pewne rzeczy wymyślasz, bo jest to prawda. Co ja, to taki jesteś, to udowodnisz, że ja byłem u ciebie 3 dni i chlaliśmy jak nie wiem co. I jeszcze pizzę, ja z piwem do ciebie przyszedłem. Ty po prostu, gdzie to wyczytałeś? W której to gazecie? W porannym? Czy w jakich wiadomościach usłyszałeś? Ja na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć. I sam... Ja to się ogólnie śmieję. Ty jak Meksykanu nagrywasz, no... Łapami macha, nie wiadomo co. Takie zachowanie właśnie jak po prostu jak psychiczny człowiek chory. Tak właśnie takie twoje, popatrz na swoje filmy. Ja normalnie się po prostu zachowuję, że paczki, nie paczki, jakieś te, że wszystko się marnuje, to się jak może konserwa się zmarnować. A w lodówce jak to może po prostu jak się kupuje różne rzeczy. Jak to się może po prostu, czy żółty ser, czy masło, jakieś wędlina, czy w opakowaniu, to wszystko się w opakowaniu ogółem kupuje. Na urodziny Krzysiek nawet życzeń mi ogólnie. Ktoś wysłał jakieś ciastka, takie okrągłe czekolady i jakieś te wafelki i on po prostu, on wyjął i on chce mi składać życzenia i ciastka, żebym daje. Śmiechowarte. Siemano, siemano widzowie. Meksykano z tej strony. Jeszcze drugi materiał nagram, ponieważ... Ha, bo macham rękami, nie? Major, a co ty się machaj, bo już jak ja macham rękoma? Nigdy nie mówiłem, że źle gotujesz. Powiedziałem tylko, że niektórych rzeczy nie umiesz robić, ale że uważasz się za takiego wielkiego kucharza, to ci gdzieś się udowodnię i pokażę ci, jak robić prawdziwe spaghetti. Nie z ketchupem, tylko prawdziwy sos, bo robiłem to już kiedyś na live'ie. Robiłem też to u znajomych i dzisiaj zrobię to na filmiku, żebyś widział podstawy, bo ja wiecznie żyć nie będę, to się może nauczysz, jak się robi prawdziwe spaghetti. No właśnie, z tymi machaniem rękami. Wiesz co to jest dynamika? Dynamika kamery to jest właśnie dynamika, kiedy się gestykuluje. Ja nie wiem, czy ty znasz słowo gestykuluje, ale to jest właśnie dynamika kamery. To nie jesteś inteligentną osobą, nie jesteś. I nie będziesz już. Coś cię zniszczyło, nieważne już tam co, i tak wszyscy wiedzą. Więc stary, no siedzisz i machasz łychą, no machasz łychą do buzi i tak w kółko, no. I tak każdy film się twój opiera na tym, że machasz łychą. A jak już pojedziesz, to no stary, jak ty kurde chodzisz? No pomyśl sobie, jak ty chodzisz? Czy normalni ludzie chodzą tak, jakby mieli, kurde, wsadzonego kija w grzbie? No bo ty tak chodzisz. Ty sobie zobacz, sam nagraj siebie i zobacz, jak ty chodzisz. Czy coś jest nie halo, stary, z tobą? A właśnie o zaczepkach, Major, to tak naprawdę to ty zacząłeś mnie zaczepiać. Ja ciebie nie zaczepiam. Ja ciebie nie zaczepiam, ja tylko ripostuję ciebie. Ja ciebie nie zaczepiam, nie mam ochoty cię zaczepiać i tak dalej. Poza tym, stary, jak ja zobaczyłem, że ty masz taką samą kulę jak ja, tą taką świecącą się, co się kręci. No, naprawdę nie masz pomysłu na film? Już naprawdę aż tak płytki jesteś? Meksykano, jak to się mówi. Kulturalnie tobie te, do ciebie, do tego, jak ty mówisz, mocnego głowa. Głowa masz mocnego. Tylko z rana i od razu piwo. Tylko sklep otwierają i piwo. I jeszcze dodatek mówisz, o, pokażę dla Majora, jak się spaghetti robi. Jakbym ja nie umiał. O, właśnie. Chcę pokazać. O. Ja pilnowałem piec. Weź tu wyłącz. Ja zacząłem nagrywać, a ty włączasz szwagrów. Tak
Wczoraj cały dzień przy komputerze siedziałeś i już od rana. Już od rana siedzi. Szwagry. No, ludzie się śmieją ze mnie. A? Ja nie pokazuję alkoholu. Ja nie szwagier jestem, bo ja jestem major. Oni pokazują no stop, jak się kłócą, jak alkohol piją. Was nie, teraz nie proszę o łapki do góry, tylko łapki do dołu. I ogółem, jak chcesz, to mnie nie oglądaj. I będę coraz mniej oglądał i coraz mniej nagrywał. Święta sobie sami będziecie. Sobie, róbcie sobie święta, a ja po prostu dziękuję za łapki do dołu. I po prostu nie ogółem tacy ludzie to hakerzy. Po prostu nie życzę nikomu teraz wesołych świąt za wasze słownictwo. Meksyk gotuje na złość majorowi. Siemano, siemano, drodzy widzowie, witam was serdecznie. Meksikano TV z tej strony. Gotujemy dzisiaj na podwórku, a wręcz na złość dla majora. Zrobimy to. Witam serdecznie. Powinno być napisane Meksikano jest Meksiko, ale bo to był stary kanał, no trudno, no cóż zrobić, nie. No niestety, było przerzucone. Major, da się gotować na podwórku, słuchaj, da się. Właśnie tutaj będziemy robić spaghetti i musisz to obejrzeć, jak się robi prawdziwe spaghetti, nie z ketchupem, tylko normalnym, prawdziwym sosem. 5 grudnia. Major nagrywa film, jak jedzie z Krzyśkiem do nieznanego miejsca i z nieznanego powodu. Teraz jeszcze może przyjść niezarejestrowany podatek, że kupiłem samochód, wiesz o tym? To temu trzeba się pozbyć tego samochodu. Bo jak mi naliczą, to ty nie zapłacisz. Ty już wyrzucałeś mnie z domu ile razy. Przypominam, że konkurs na Kronikę Zero trwa. Wyślij jak najwięcej faktów o Krzyśku i Uniwersum sprzed 2015 roku na maila podanego w opisie i wygraj nagrody. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Witam, tutaj Meksikano. Witam tutaj Meksikano. Właśnie zabrałem majorowi kamerę. O, oddaj kamerę. Oddaj kamerę. Nie, nigdy w życiu nie zabrałeś. No.